pozbywamy się psów, bo w sumie to nam się znudziło. I tyle. Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie. Jestem Marta. Krzysiu. I dzisiaj... czeka nas nowy odcinek. Nie wiem, czy to jest nowy odcinek, czy to jest po prostu kolejny dzień. To się okaże, bo wróciliśmy niedawno z wakacji i wszystko się miesza i nie wiemy jeszcze, jak to wszystko połączymy, ale tak czy siak... Dużo się dzieje po powrocie z wakacji. Dzisiejszy odcinek będzie pod znakiem szarości. W szarych kolorach. W szarych? Dlaczego szary? Takich gołębi. A, w gołębich kolorach, dobra. Czyli w gerwazowych. Gerwazowych. Słuchajcie, dzisiaj rano wstaliśmy i na naszym tarasie siedział sobie gołąb. Mhm. Gerwazy. Coś go mocno poturbowało, ma cały... Wyrwane chyba lotki z tyłka. Lotki z ogona, no. Lotki z ogona, że ciężko jest mu chyba latać, jest strasznie zmęczony i taki widać, że jest taki, no nie wiem, wygląda generalnie jakby wpadł w silnik samolotu i wyleciał z drugiej strony. Dokładnie tak wygląda. No. Rano próbowałem go dokarmić, zaniosłem mu płatki i wody, ale nic nie zjadł. Nie wiemy, czym się karmi gołębie, a nie mamy żadnego zboża ani nic. No nie, mamy tylko płatki owsiane i wodę. Co jest super, to gołąb ma obrączkę. Tak. I udało nam się odczytać tą obrączkę, co jest na niej. Ale to może wygląda po kolei. Najpierw może pokażmy gerwazego. Pokażemy gerwazego. Gerwazego wzięliśmy do domu, psy zamknęliśmy, żeby przypadkiem go gdzieś tam nie dziabnęły. Znaczy dziabnęły, no one nie dziabną, tylko się patrzę, czy nie lata po łazience, bo żeśmy do łazienki go włożyli. Czekajcie. Nie chcemy go męczyć. Zobaczcie, tu jest nasz gerwazy. O, jest to. Tak. I nie będziemy go trącać. Widzicie, on jest taki mocno jakby zmaltretowany. Widzicie, jak wygląda. Jest strasznie zmęczony, chyba się zgubił i potrzebuje naprawdę odpocząć. Tutaj ma chłodną w łazience, więc stwierdziliśmy, że to będzie najlepsze miejsce. Daliśmy go w karton, żeby, wiecie, no nie biegał po łazience, on jest otwarty ten karton, jak zobaczycie, bo go nie zaklejaliśmy niczym, tylko tak jest po prostu, żeby ten światło mu też zostawiliśmy. Dlaczego go zabraliśmy do domu? A nie zostawiliśmy go, żeby sobie na świeżym powietrzu odpoczywał, bo kot sąsiadów, jak Krzyś powiedział, bo kot sąsiadów zaczął go gonić i się z nim jakby bawić, żeby nie powiedzieć, że chciał go zjeść. O, zmniejsza, przepraszam. Dla większej dramaturgii dam takie zbliżenie. No i odczytaliśmy numer z nogi. Tak, zrobiliśmy zdjęcia. Tak, mamy tutaj 23. To jest numer lokalizacji jakby tego okręgu, czy coś takiego, jak tak, tam sprawdzałem może na po kolei. Jeżeli znajdziecie zagubionego gołębia, który siedzi u was na ogrodzie i tak dalej, i ma on obrączkę, to prawdopodobnie, właściwie na 100% ma hodowcę, który się prawdopodobnie o niego martwi. Więc warto wejść... I sprawdzić sobie na stronie internetowej, ja wam tutaj napiszę jakie. I tam możecie sobie wejść na tą stronę i sprawdzić sobie właśnie tą obrączkę, żeby wiedzieć, który numer co oznacza, no nie? Tak. I tam jest wszystko napisane. Mhm. Ile gołąb ma lat, gdzie mieszka, numer do hodowcy. Będziemy zaraz dzwonić. Będziemy zaraz dzwonić do hodowcy, więc trochę zaleciał, nie wiadomo gdzie leciał. Jeśli dobrze wszystko czytaliśmy, to gołąb ma 4 lata. Gerwazy, nazywajmy rzeczy po imieniu. Dobra, gerwazy ma 4 teraz lata. Gerwazy. Dobrze, to dzwonimy do właściciela gerwazego i zobaczymy, co nam powie. Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Tomaszewski. Ja mam chyba pana gołębia, jeśli się dobrze dodzwoniłem i jest bardzo poturbowany, tak chyba ma lotki z tyłu wyrwane. A, rozumiem. To jak znaleźć właściciela, żeby mu go oddać? Już zobaczę na zdjęcie, bo gołębia mam gdzie indziej. Zielona obrączka. No aktualnie mam go w pudełku po prostu, bo kot go gonił po ogrodzie, ale nie da rady latać. Czego się dowiedziałeś? Dowiedziałem się tego, że ten gołąb nie należy do tego pana. On jest jakby tutaj z tego okręgu, więc on zadzwoni do właściciela, bo on teraz wpisze to wszystkie dane do bazy. Mhm. Odnajdzie właściciela i ten właściciel albo do nas zadzwoni, albo on zadzwoni do nas. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać jeszcze. Na razie mamy czekać po prostu na wiadomość, czyj to jest gołąb. Damy mu wody? Tam? No dalibyśmy mu tam wody chociaż, no nie? No tak uważam, trzymaj. To jak nie odzwoni, zaczniemy być hodowcami gołębi?
Na pewno dzwoni, no przecież chyba ludzie kochają te gołębie, skoro je hodują, no nie? Oj, jeżeli nie, a się dowiem, co to jest za człowiek, to dodamy, jak nie oddzwoni. Jak mi powie, ani jak uszkodzony, to nie chce? Dokładnie, to go kurde, to chciałbym zniszczyć. Jeszcze można drugą opcję zrobić, tego co czytałem, to oddać do takiego specjalnej jakby weterynarii gołębi, tylko nie wiem, gdzie tutaj jest. Ale to poczekajmy najpierw, czy ten właściciel się nie zgłosi, bo nie bądźmy tacy. Już bo dzwoniłem, że go mam. Bo zjechałam już właściciela. Nie wiem, czy jest dobrym człowiekiem. Zjadę go, jak będzie zły. No biedny gołąb. Ja jestem strasznie na takie rzeczy wyczulona. No kurde, szkoda mi go. Dobrze, że go przyniosłeś. Może jest takim dobrym człowiekiem, jakby kiedyś. Kurwa, by fuknie z tej łazienki. Zasram. Ale bardzo lubię zwierzęta. Gerwazy, wodę ci przywiosłam. Znaczy, niosłam. Nie leć na mnie. Spokojnie. Spokojnie. Nie ciągnij mnie. Ja nie znam się na gołębiach. Ale on nieraz mi nie uciekł, jak go brałem. On jest taki bardzo albo otumaniony, albo przyjazny. Taki jakiś dziwny. Taki jakby ma dziób. Czy dziób może spuchnąć? Bo ma jakby spuchnięty dziób. A nie, on ma takie rzeczy na nosie. Na nosie. No, ja nie widziałem gołębia na czerwonej. Ja też. Nie wiem, czy w ogóle. Zrobił już kupę? Nie. A się usikał. Ciemnota. No. Odpoczywaj się. Dostał wody. Ciu, otworzę mu, żeby miał tam przebieg powietrza. Tutaj nic nie narobi. Temu daliśmy go do łazienki, bo jak stwierdziłam, że jak obsra wszystko, to tutaj się umyje, nie? No, także zobaczymy, co będzie dalej. Może gdzieś pojedziemy z tym gołębiem, może my go zawieziemy, może to ktoś do nas przyjedzie. A ja bym bardzo chciała jechać z tym gołębiem, jeżeli to jest dobry człowiek i powie, że on chce tego, że się stęsknił i na przykład gerwazy mu leży na sercu, bo się o niego martwił, to bardzo bym chciała go poznać. To możemy wtedy zawieźć tego gerwazego. Tak. Będzie też śmiesznie. Fajnie. Tak. Zobaczymy innych gerwazów. Gerwazów, no, bracia gerwazego, ale pojedzie w bagażniku, nie? Nie z młodym. Do fotelika gerwazy tak będzie z tymi skrzydełka. Będą się razem drzeć z młodym z tyłu. Zobaczymy. Ciekawe, czy gerwazy jechał kiedyś samochodem, nie? No, jak możesz latać. Musiał przecież, no przecież pamiętasz, jak jechaliśmy i przewozili te wszystkie gołębie, pamiętasz? No, w ogóle, ile gerwazy ma lat, bo nie wiem, czy mówiliśmy, 4, a gołębie żyją 6 lat. Więc stwierdziliśmy, że gerwazy to jest bardzo dobre, takie zasłużone imię, a widać, że on jest normalnie po wojnie w Wietnamie. Tak wygląda. Biedny. Nie wiem, co mu się stało, ale strasznie mi go szkoda, bo praktycznie nie ma na ogonie. A to jak się powyrywa, ja wiem, jak mnie bolą nogi po depilacji. Na pewno go tyłek boli. Na 1000% go tyłek boli. Przecież jak wyrwę sobie tak wszystkie włoski, to a on takie grube pióra. No. Przecież te pióra mają takie cebule. Ciekawe, czy to odrasta, wiesz, że ją odrosną te lotki, że będzie... Wydaje mi się, że chyba tak. No chyba tak, no nie? No, mam nadzieję, nie? To nie jest jak zęby. Nie, to jest bardziej jak sierść, nie? Odrastają. Nawet jakiegoś hodowcę gołębi, to niech się wypowie, jak to wygląda. I jak znajdziecie gołębia, to brać i dzwonić. A jak nie, no to pojedziemy z nim tam do tej hodowli wszelakich gołębi, weterynarii, gerwazy. Nie wiem, gdzie to jest. Zobaczymy, na razie czekamy. Mam nadzieję, że to jakoś będzie w miarę spoko. Też, bo... mam nadzieję, że tak, wiesz, do tej pierwszej zadzwonią. No, i pojedziemy z nim. No bo gdzie my się będziemy kąpać? Nie będziemy się kąpać, dopóki mamy gerwazego. Dobra, no, to będziemy... Gerwazego takie smrodki odwiozą. Chodź. No, Alitę musieliśmy zamknąć. A dalej tu był? Tak. Ona nie, w ogóle R0. Nie ma ten. Ale nie chcę ich tam brać, bo one jak zeszczekają, to jeszcze gerwazy się zawału. No, jeśli damy martwego gołębia, to będzie dopiero. Nie, no teraz trzeba o niego dbać, jak żeśmy już powiedzieli, że go mamy. Wiesz, głupio tak, nie? Psiusze daleko od łazienki. Nie wiem, co się stało. Nie, no to nie jest śmieszne. Alita, masz nie szczekać, bo ja wiem, że ty po prostu z tej miłości to byś go... No. Dobrze, idę. Chodź, pokażę ci vloga. Dobrze. Z Albanii, bo teraz oglądamy vloga, który byście już widzieli. A no właśnie. To jest taki... Jak to się nazywa ten film? Retrospekcja. Nie, taki, co tak mieszaj tym czasem. To, co ja zasypiałem zawsze na nim, a ty kochasz. Doktor Strange. Nie. Incepcja. Incepcja. Na wielu filmach zasypiałeś. Nie wiedziałam, na który się
się zdecydować, żeby ci powiedzieć, na który zasypiałeś. Okej, okay, idziemy oglądać. Tak. Wracamy z tematem gołębia. Słuchajcie, zgłaszaliśmy u tego pana, który jest odpowiedzialny tutaj, na miejscu za te gołębie, o godzinie 10. Dzwoniliśmy do niego, no żeby was nie oszukać, 4 razy z przypomnieniem co i jak. Aktualnie mamy godzinę za 10:06 i udało się dopukać do tego pana. Najlepsze jest to, że powiedział, że ten gość, od którego są te gołębie, że jest zaobrączkowany, gołębi już nie ma, pojechał sobie na wakacje i ma to wszystko w dupie. 100 lat! Pojechał na wakacje i ma to wszystko w dupie. Ten pan, który, nie wiem dlaczego on tu jest jakby kontaktem w tym okręgu, gdzie ten gołąb jakby należy, powiedział, że on ma 300 swoich gołębi i nie chce 301 i dodatkowo uszkodzonego. Zasugerował, że znaczy powiedział coś takiego, że na pewno, taka sugestia jakby trochę, że raczej go nie zlikwidujemy, taki tekst w ogóle. Nie, nie zlikwidujemy gołębia, bo wszystko jest dobrze, wychodzi na to. To jest coś takiego, że wszystko jest dobrze, jak gołąb lata i zarabia dla nich hajs w tych lotach, ale jak już jest, wiecie, starszy, trochę poturbowany, coś mu się stanie, to normalnie najlepiej zaciukać i wyrzucić gdzieś tam w piździec. Nie mamy pojęcia, co z tym gołębiem zrobić, powiem wam, no bo nie będziemy otwierać gołębnika, jeszcze będziemy dzwonić w jedno miejsce, gdzie jakby zbierają te gołębie, czy coś, no nie wiem, czy nie jest za późno. Prawdopodobnie Gerwazy zostanie z nami do jutra. Nie wiem, czy jutro odbiorą telefon, a mamy akurat jutro sobotę, więc nie mam pojęcia, co z tym fantem zrobić. On siedzi cały czas w pudełku, bidok, w łazience, nawet nie ma zamiaru latać, no nie? I chyba pojedziemy z nim do weterynarza, bo co zrobimy? Nie wiem, żeby zobaczył, czy nie ma połamanych skrzydeł na taką obdukcję po prostu, żeby wiedzieć, czy wszystko z nim jest w porządku. Idziemy zobaczyć Gerwazego. Słyszysz, Krzyś? O, to czekaj, to idę do ciebie. Zaraz pokażę wam. Nie chcę jeszcze spokojnie ten. Co załatwisz? No, za gołębie. A co, kogo? Sąsiad tam na dole hoduje gołębie. Och, jak cudownie. Ała, Alita, ty zacznij chodzić normalnie. Jest taki szogun z niej, że cały czas depcze mi po palcach. A takie 30 kilo, jak depnie po palcach pazurem, to nie jest przyjemnie. Idziemy zobaczyć, jak tam Gerwuś. Cześć. Nie wiem, czyś ty to wylał, czy żeś to wypił. A boję się, że mnie dziubniesz. Daleń, idź stąd. Idź, Daleniosz. Idź. Tym razem nie ty tutaj. Idź. Chodź, ja wiem, że ty czujesz gołębia. Chodź. Dalia, chodź. Żebyś mi nie zeszczekała. Chodź. Bądź grzeczna. No. Ja pierniczę. Ja tego nie rozumiem. Pozbywania się zwierząt, bo nam nie pasują. Rolety dalej są w dupie, nie? Dalej czekamy, co z roletami, więc dalej tu stoją. Cześć. Cześć, kochanie. Jeszcze gołąbek dalej z nami jest? No. Dalej z nami jest gołąbek, chodź. Ała. Chodź. Cześć. O, wyspałeś się? No. Co ty tu masz? Dzień dobry. O, tu jest Bumbul. Cześć. Powiedz wszystkim cześć, wyspałem się. I jak, kochanie? Napisałem, czekam, aż mi odpisze. Aha, dobra. Przecież on mi to wytłumaczył tak, że jak on sprzedał, to on, znaczy, że mógł je sprzedać i ten gołąb po prostu wrócił w to miejsce, gdzie był, no nie? A że się uszkodził w trasie, no to tak wyszło. Tak czy siak, moim zdaniem te wszystkie związki powinny mieć jakiś taki klub dla takich gołębi, które hodują i uczą do tego, że żyją z człowiekiem i pewnie ich dokarmiają i tak dalej. No. A nie tak wypuszczają, znaczy tak, że później nie ma co z nim zrobić, no bo to jest głupie. No wiesz, no my nie mamy żadnego, gdyby to był, nie wiem, cokolwiek
pies czy coś, to co innego, no nie? Szukałbyś mu domu, a tutaj no kto szukasz... Kto ci przyjmie gołębia? No tylko ktoś, kto ma gołębia. A co, wypuszczę go w lesie, no to go coś zje i tyle. No dokładnie. Z drugiej strony hodować gołębi nie mamy zamiaru. Nie no, co, z jednego gołębia będziemy gołębi robić? No jedyne co, to może po prostu być jakby w tym pudełku sobie, aż wiesz, nabierze sił. Ale to może nawet trwać miesiącami, zanim mu te piórka odrosną, patrzę, no nie? Patrzę, czy gołębnik jednoosobowy. A gołębie to chyba są starne zwierzęta, wiesz? No to podobno jeszcze gdzieś tam drugiego znaleźli. To weźmiemy. Nie wiem, kochanie, no... trudno stwierdzić. No fajnie, dostaniemy. Czy gołębie odstraszają dęcioły? Nie, kochanie, musielibyśmy jaszczębia przygarnąć chyba. Jaszczębia. Chyba udało się załatwić, że oddamy gołębia. Sąsiad akurat hoduje, tak się złożyło, że sąsiad hoduje gołębie, więc tam zajdę, wezmę go w pudełku, zaniosę do sąsiada, bo się zgodził. Zobaczymy, czy go weźmie. Mam nadzieję, że tak. I zobaczymy. Mam nadzieję, że gołąb przeżyje i go jeszcze tu niejednokrotnie zobaczymy, jak gdzieś lata. No nie? Tak, Mikuś? No tak, trzeba pomagać. No. Trzeba pomagać i w życiu bym go nie zostawiła widoka. No, idę z gołębiem. O, lepiej się czuję. Lepiej się czuję, mówię ci, że on się ten... Czekaj, pokażę. On się dużo lepiej czuje. Tak, on... całe to. On jest silniejszy teraz, bo daliśmy mu jeść, pić. Tak. I ja się bałam, że on mnie dziubnie. Całkowicie. No, on odżył. Odżył. Biorę no. Uwagę rano. Ten kot by go zesarł. To może byś go wziął, ten... Co? W tym, czy no, tak? No w pudle go wezmę. Co, go będę niósł? Nie. To pokaż, Kaska, że się lepiej czuje. No to już, chcę tam wyjść do słońca. O, popatrz, jak się lepiej czuję. Widzisz? Dużo lepiej. Chodzi już. Już sobie patrzy, ogląda. Nie robił tego. Nie, w ogóle się nie ruszał. Ty, grybazy. Super. Widzisz? Jest gołąbek? Trzymaj. Zobacz, uratowaliśmy gołąbka, bo go zjadł jakiś niedobry kot. Widzisz? Kukuk. Jest ten gołąbek? Kukuk. Ojo. Patrz, wyjedzie. To jest gołąbek, tak? No. Super. Jeszcze nie ma zamiaru latać, bo jak zobaczył dziurę, to powinien odlecieć, no nie? Tak mi się wydaje. Czyli wjadę tutaj niżej, bo on jest nie taki widać. Chudziutki, może on długo się błąkał, wiesz? Może. Dobra. Idziemy z nim. A czy tata idzie? No, tata. Zostaje z Mikim. Tata idzie go oddać, zobaczymy, czy mi go wezmą. Nie no, już powiedzieli, że przygarną, no, skoro tata. Mają gołębnik. Proszę. Słuch. Gerwazy ma nowy dom. Znaleźliśmy, uratowaliśmy gołębia, Mikołaj. Żeś mógł go jeszcze donieść. O! Pomogę ci. A może popił wczoraj? On taki wygląda jakby na kacu troszeczkę. Trzeba było rozwału dać, a nie. Oddaliśmy gołębia. Cały dzień był u nas w łazience. Od samego 10 rano jakoś tak, no nie? Tak. Bo później dzwoniliśmy, czekaliśmy. No właściwie czekaliśmy. On przyleciał do nas dzisiaj o godzinie 8. Znaczy on już był rano, jak ja wstałem. Tak, no to jak mu, ja. To no, od 6. Od 6. Tyle żeśmy no. Wstali, a nie wiadomo czy tylko nie później go jeszcze kot gonił, więc go zabraliśmy. Zabraliśmy, włożyliśmy go do tego i od 10 zaczęła się przygoda z gołębiem. Tak czy siak, gołąb jest teraz u sąsiada, ma gołębnik, powiedział, że gołąb jest młodszy niż ma tą obrączkę. Ktoś jakby przerzucił mu obrączkę. Tak, że ktoś mu przełożył jakby obrączkę starą na nowego gołębia, nie wiem dlaczego. I tak czy siak... Powiedział nam, że to jest młody gołąb, Krzysiowi. Tak, że to jest młody gołąb i że jest wychudzony, da go do gołębnika, żeby się najadł z innymi gołębiami. Tak więc... Sprawa załatwiona, ja się cieszę gołąb bardzo. Bezpieczny. Tak. Może go gdzieś tutaj zobaczymy, jak przelatuje tak. Najdługo. Odzyskał siły, bo już... No, lepiej wygląda. Sąsiad nam powiedział, że musi po prostu najeść i odzyskać siły.
Widocznie długo latał i szukał może domu, bo się zgubił. No ale tam już nie, tak. nie ma gołębnika, no to... Jak, no to tak, a gołębie zapamiętują, nie? Tak jak mówiłem, jak przyzwyczajasz zwierzę do tego, że, ona, że ty go karmisz, to go karm, a nie wydupcaj, no nie? No dokładnie. O to nieważne, chodzi, dlatego i nieważne, czy ono jest zdrowe, czy chore, bierzesz na siebie obowiązek. I to tak samo jak, nie wiem, my mamy psy, i, a teraz już nie mamy psów, no nie? No. Pozbywamy się psów, bo w sumie to nam się znudziło. I tyle, no nie? Nie, no, no bierzesz psa, to bierzesz jej obowiązek. Dokładnie tak. Idę sobie umyć ręce jeszcze po gołębiu. I to jest dobry dzień. I to jest dobry dzień też dla gołębia. Trafił do dobrych znajdywaczy nowych gołębników. Jesteśmy kochani, jak wiesz, kto był dobry i znajdywał gołębniki z gołębiom zagubionym? Marta i Krzyś. Wygra rzecz. No i życzyłabym, jeżeli tam jeździ na ten, to żeby zrobił taki ten... Pogrom w innych gołębiach. Będzie super gołąb, prawda Mikołaj? No, super gołąb. Ktoś będzie dumny z gołębia, którego uratował też Mikołaj, tak? No, oczywiście. No, tak. Dobra, zrobisz papa? Bo umiesz papa. Zrobimy papa? Papa. Nie, zawstydziłam się. Tutaj, o tak, rączkę. Papa! No papa! Nie robię papa. Zrobisz papa? No zrób papa. Papa. Nie? Dobrze. Idziemy na spacer. Dobrze, jedziemy na spacer. Idziemy papa? Pojedziemy? Tak? No co byś chciał powiedzieć? Idziemy na spacer. Do zobaczyska.